Hej ekipa, witam was Staniu, witam was w Driftland The Magic Review. Kontynuujemy naszą przygodę w kampanii elfów, dzikich elfów, czyli znowu coś, czego jeszcze nie było. Mamy ludzi, ciemne elfy i krasnoludy. Przypominam, ograliśmy dzikie elfy, sobie ostatnio odblokowaliśmy, więc zobaczmy, co tym razem tutaj się nam przydarzy. Służba w pokorze. Drogi Lahanelu, nasze południowe terytoria są bezpieczne, a nauczania Malwej zapuściły głębiej korzenie. Wszystko dzięki twojej wiernej służbie. Dotarły do nas smutne wieści o śmiertelnym zagrożeniu, które niosą za sobą działania pozostałych ras. To nie są dobre czasy dla stworzeń takich spokojnie jak my. Aby uniknąć bezpośredniego konfliktu, zdecydowaliśmy się wysłać naszych wojowników pod przykrywką, aby siali plotki zamieszanie, aby osłabili naszych wrogów, unikając rozlewu krwi. Twoje zadanie będzie inne. Wielki smok Chalim skradł nasz rubin, złoto i diamenty, budując swoje leże z zagarbionych kruszców. Musisz odzyskać nasze skarby. Zadanie niełatwe, lecz udowodniłeś nam wielokrotnie, Lahanelu, że jesteś prawdziwym ręką Malwej, wybitnym wojownikiem dzikich elfów. Telun Falden Alvalin. Czcigodna Rado, zasmuciły mnie informacje o konflikcie, lecz znajduję spokój w waszej mądrości. Nawet jeśli wasze działania są niegodne, wydają mi się lepsze niż bezpośrednia przemoc. Nie będę zwlekał, by wypełnić moje zadanie, nawet jeśli wymaga to ode mnie zapuszczenia się w nieznane i niebezpieczne rejony. Lahaneli, ręką Malwej. I mamy cel misji: zabij smoka Chalima, zdobądź skarb Chalima. I oczywiście wybieramy arcymaga, najwyższy poziom trudności, więc rozpocznijmy naszą przygodę. I mamy pięknego smoka, i nie tylko jego, widzę, więcej tych smoków tu jest. Nareszcie, prawdziwa akcja w krainie starożytnych smoków. A może by tak ukatropić się dla zdobycia wiecznej chwały? Zabijanie nie przynosi nikomu chwały, podobnie jak bezsensowna śmierć. Nie powinniśmy ignorować potencjału smoków, zwłaszcza, że to my jesteśmy nieproszonymi gośćmi na ich terytorium. Dobra, po prostu odzyskajmy te skarby. No, widzę, że wszystkie te kule zdecydowanie mają coś z ambicją. Jak nic, to są stare dusze poprzednich tutaj magów, którzy rozwalili tą planetę. No i ambicja, ambicja, jeszcze raz ambicja. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mapkę, tak wygląda mapka. Tutaj smoki są dosyć daleko, więc czeka nas sporo pracy. Ale tak, patrzę, że już mamy jedzenie ogarnięte, jakaś kasa jest na plusie. Wojowników jakiś mamy? Mamy dwóch od pozyskiwania skarbów. Mamy jednego wojownika, jak widzicie, i mamy, nie, mamy trzech od pozyskiwania skarbów. No dobra, w takim razie ogarniamy to. Sądzę, że zaczniemy od, co my tu w ogóle jeszcze mamy? Już mamy targ, o, to jest świetna informacja. Słuchajcie, jeżeli jest targ, to jest, trzeba fajnie tu ogarnąć, trzeba podbić trochę domy do góry. Tutaj mamy chatki jak najbardziej, więcej ludności się przyda. I zobaczmy, czy gdzieś możemy rekrutować. Tak, twierdza wojowników, już mogę wojowników rekrutować, to jest bardzo dobra informacja. I oczywiście Eagle Nest, czyli gniazdo drugiego poziomu, bardzo dobre dla nas, bo będziemy mogli już dosiadać ptaki i zdobywać kolejne tereny. Prawda? Mogę dosiadywać? Bo już powiem szczerze, nie pamiętam. No dobra, koniec tej przerwy, brać się za geologię, proszę badać tutaj te tereny, bo jestem ogromnie ciekaw, czy mamy jakieś tu cenne zasoby. Tak, dla tych, którzy by chcieli wiedzieć, jak wyglądają fortyfikacje zwykłych elfów, no, rasa nie bardzo wojownicza, o, tak to właśnie wygląda, takie mury, takie podstawowe. Jak ktoś oglądał Władcy Pierścieni, to mniej więcej kojarzy te bramy, prawda? Ale jak widzicie, już nasz leci, Lavelny i Vamali leci, zwiedza kolejne tereny, już zdobywamy, bardzo dobra informacja dla nas. Tutaj możemy oczywiście kamieniarze jeszcze podbić i jeszcze jednego wojownika dodać. Pierwsze spotkanie ze smokami całkiem owocne, zwłaszcza, że tutaj mamy w zasięgu swoich czarów idealnie wręcz na tego dziada. Proszę, liściaste pnącza i do tego uderzenie roju. I ten smok powinien mieć tutaj mocno przerąbane. Okazuje się, że tutaj mamy fajne tereny, dużo rubinów, tutaj gdzieś diamenty nawet, o, tu są diamenty. I to takim czystym surowcu, słuchajcie, tego jest całkiem sporo, 480 diamentów. No to jest coś, co na pewno nam się przyda, tylko to są tereny piaszczyste, więc wydobycie tego może być ciężkie. Dlatego też już zatrudniłem sobie geomancerów, czy tak, geomancerów, tutaj, a przepraszam, druidków. Geomancerzy są zupełnie w innej grze. W każdym razie będziemy te wyspy podmieniać.
na tajemne formatowanie. Tak, będziemy formatować te wyspy pod nasze własne indywidualne potrzeby. Nie chciałem zrobić tego smoka. Mam nadzieję, że mój uczynek zostanie mi przebaczony. Na pewno będzie przebaczony, zwłaszcza, że potrzebujemy tej wyspy, więc póki co zbijamy to, co się da, podbijamy i sądzę, że tutaj sporo rubinów na pewno nam się przyda. W końcu dzięki rubinom my możemy rekrutować nasze osiołki. Piękna batalia wraz tutaj obu z bandytów. Wszystkie nasze jednostki pięknie sobie radzą. Jestem naprawdę zadowolony z tych potyczek. Naprawdę tutaj wbrew pozorom niby zwykłe elfy, ale jednak mają potencjał bitewny. Naprawdę mogą sobie śmiało poradzić i łucznicy tutaj świetnie sobie radzą. Naprawdę świetnie. Strażniczki dokładnie. Bardzo jestem z nich dumny. No i dzięki temu nie, że zgarniamy 500, bo za zniszczenie każdego obozu tutaj zbójców mamy 500. Do tego zdobywamy studnia szeptów, na czym bardzo także zależy. Super, 500 mamy, 500 plus 20 punktów, no to super. Studnie szeptów jeszcze podbijamy i mamy to właśnie co chcieliśmy, bardzo dobrze. Ja tutaj oczywiście już podmieniam tą wyspę. Nie podbiłem smoka, słuchajcie. Nie podbiłem smoka, dobra, słuchajcie, trzeba dzikiego smoka upolować. Zapomniałem podbić to gniazdo, no teraz mam za swoje, prawda? Oto teraz po prostu muszę jeszcze raz podbić to gniazdo. O Dragon Nest, przydadzą się smoki przecież. Smoki dla nas to będzie po prostu czysty zysk. Czysty biznes, wojenny biznes. A jak ta walka ze smokiem wygląda? No dosyć prosto, po prostu używam pnączy na zatrzymanie. Naszym tutaj daję czar przyspieszenia, żeby faktycznie jeszcze szybciej pracowali. W sumie to tobie nie musiałem dawać tego przyspieszenia, bo ty się zamieniasz. Ale mogę dać innym czar przyspieszenia dla naszych wojowników. Dla ciebie dam czar spowolnienia i może jeszcze czar zamrożenia, żebyś tutaj faktycznie nie musiał tutaj kombinować. Okej, pasowałoby tu wyleczyć tą jednostkę, proszę. Leczenie, dobra, jesteś tutaj w ataku, więc proszę, smokiem się szybko zajmiemy. Nie jest to jakaś trudna jednostka, zwłaszcza, że mamy też siły konkretne. Tu leczenie dla ptaszka, proszę bardzo, już leczenie ogarnięte. No, przyznaję, krasnoludy nie były takie łatwe w leczeniu, bo trzeba było faktycznie trafić na teren, gdzie mamy ziemię. Ale smok, jak widzicie, właśnie przychodzi tutaj do historii, a my podbijamy gniazdo. No, życie takie bywa okrutne, ale patrzcie, ile tu rubinów jest. Kurczę, jaki majątek. Zabawa się zdecydowanie rozkręca, jak widzicie mamy dosyć konkretne spotkanie ze smokami, które ciągle tutaj na nas podlatują, ciągle próbują nam tutaj dokuczyć, ale całe szczęście mamy taki fajny czar, który się nazywa Padzio. O, i trzeci smok się pojawił, no nic, tutaj trzeba zdecydowanie wzywać nasze wsparcie, my też już mamy praktycznie 4 smoki. Chyba jakoś tak tutaj się mniej więcej to skaluje. Natomiast muszę ciągle rzucać. Nie, ten czar z plączy jest naprawdę całkiem spokojny. Ten smok prawie padł, więc tutaj mamy, patrzcie, smoki na nasze elfy na smokach, elfy, które strzelają, więc całkowicie się jestem zadowolony z tego, że smoki kładziemy, słuchajcie, kładziemy i ulepszymy sobie trening mistrzowski. Jeszcze tylko brakuje mi 90 punktów doświadczenie, punkty postępu, żeby móc to dalej rozwiązać, więc okej, całkiem spoko, podoba mi się to. Ciśniemy tego dzikiego smoka, spróbujemy jeszcze go zatrzymać w tych naszych ramach, bo nie pozwolimy się z nim tak łatwo zregenerować. Niech sobie poniosą konsekwencje tego swojego złego zachowania, proszę. Zabite, dziękuję, ja wiem, że nasza postać się tutaj nie zgadza z tym naszym postępowaniem, ale jednak trzeba. Jesteśmy coraz bliżej, praktycznie mamy tą część mapy już całą odkrytą. Się tutaj pełno gniazd smoków mamy podkrywane i możemy śmiało tutaj coś więcej porobić. I mamy potęga natury, to jest też intrygująca zdolność. Bardzo mi to cieszy, że tutaj coś takiego jest, ale jak to działa, na jakiej zasadzie ta potęga natury, tego jeszcze nie wiem. W każdym razie tutaj zwiększą sobie możliwości naszych czarów, bo jak widzicie tutaj trzeba trochę sobie jeszcze polatać. Tak zwane po prostu lotniskowce tutaj się świetnie spisują. No tu smok sobie samodzielnie daje radę, nie muszę tutaj bardzo kombinować. Magiczne oko pokaże mi coś, tutaj cośkolwiek się kryje. No nie, słuchajcie, tu jest wszystko, tu już mogę. No tu jeszcze chyba mamy możliwość, o tak, trzeba tu uderzyć, bo tutaj widzicie mamy to jeziorko, które daje nam manę i daje nam moc, która faktycznie przyda nam się do kolejnych najazdów, bo przecież zasięg czarów musimy dość mieć konkretny. Tutaj już praktycznie tego obozu nie ma. Przypominam, każdy obóz... Wow, co się stało z jedzeniem?
Jedzenie nam trzeba, proszę, wbijamy, proszę, jedzenie, podbijamy poziom do góry. To jest Stark, przepraszam. Trzeba kupić jedzenia. Tylko pytanie, czy ja jedzenie mam? Nie mam jedzenia. Uuu, teraz zauważam, że mam ogromny problem z jedzeniem. No, na granicy jesteśmy, na granicy, szybko. Głód, głód, mamy głód w zamku. No to zaraz będzie bunt. Mamy mnóstwo kasy, ale mamy głód. I co mnie nie do końca cieszy. Jak widzicie, dwór uczony trzeba by naprawić. Tutaj jest ten obóz, trzeba by go zlikwidować, bo ten obóz barbarzyńców nam robi kuku. Mamy w tym momencie 20 na złocie, czyli mamy 4 kopalnie. Zwykłe, nieulepszone, okej, już mamy ogarnięty głód. Mamy na plusie, mamy wszystko. Więc wszystko jest fajnie ogarnięte i teraz mamy trening mistrzowski. Dzięki temu nasze te kowal jest bardzo tani. Mamy umiejętności krwawienie, co jest super, nasz grot. I mamy ulepszoną pierwotna więź. Zwiększa pancerz, o wiecie co, i tą pancerz na pewno sobie tutaj podbije. Fajne jest to, że widzę teraz ilu wojowników może przyjąć tę zdolność. Więc tutaj na przykład mogę dwóch. Czyli tylko trzeba nam metalu. Metalu w tym miejscu super. I strzelnica i bibliotekę też do podbicia. Nie wiem czy poprzednio to było widoczne. Teraz zauważyłem, że jest, ale może się mylę. Może tych jednostek tutaj nie było, a ja po prostu jakoś tutaj dopiero teraz to dojrzałem. W każdym razie, tu już ostra czystka jest. Jak widzicie, wszystko wyczyściliśmy. Smoki robią świetnym robotem. Ten już prawie ktoś się tutaj wszystko wyczyścił. No i Gites mają, o to właśnie chodzi, żeby podbić te wszystkie rejony i centralnie uderzyć na wroga. Mam nadzieję, że będzie to naprawdę dosyć łatwe w tym miejscu. Zobaczmy, czy te czary w ogóle z tego miejsca mamy zasięg? Nie. Tylko z tego, więc wiecie co? Załóżmy w tym miejscu obóz. I z tego obozu będziemy startować na docelową lokalizację. Będzie bosko. Zresztą nawet nie wiem, co ten obóz, jakie ma profity, bo pamiętamy, każdy z obozów ma jakiś profit. Tylko jaki tym razem? Zaczęła się walka ze smokami, nie na żart, naprawdę jesteśmy już na granicy, mamy wszystko praktycznie przygotowane do tego i dar natury. Przed wyruszeniem na jazd wszyscy bohaterowie chorągwi zbierają się w obozie, by otrzymać błogosławieństwo natury. I przez 60 sekund będą regenerować 2,5 punkta życia na sekundę. Zdecydowanie fajna zdolność. Okej, tutaj wyczyściłem smoki, bo same przyleciały po prostu do mnie. Więc wiecie co zrobimy teraz? Wiecie co zrobimy teraz? Poczekamy aż manna nam trochę stygnie i trochę się przegrupujemy. Liczę na to, że zrobimy ten najazd tutaj. Więc najazd szykujemy i proszę zdobyć tą chorągiew. Mam nadzieję, że to się chorągiew, zdobyć tą wyspę i te skarby, które się tu kręcą, bo chcemy to pozyskać. Proszę, brama otwarta, dowiedzmy się, jak to uda się. Nie jest moim celem odbierać ci życie, ale nie jest moim celem za to tutaj to podbić. Mam nadzieję, że będzie to skuteczne. I rozpoczęła się walka dosłownie teraz. Pora się zmierzyć. Przepraszam bardzo, panowie z najazdu, wszyscy z najazdu, uderzamy na nich. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko wiadomo. Bijemy tego gigantycznego Shalima, bijemy go, proszę go giną bić. Ale wiecie co, bijemy go normalnym sposób. Tylko tak, tutaj wojownicy, zdobywamy najpierw przyczółek, żeby to faktycznie łatwiej nam było. I piękna walka, wielki smok Shalim, starszy zmierzchu, zrodzony w czasach Eskoimów lub nawet przed nimi. Mamy go, słuchajcie, pięknie, zgadza się, jestem. Nie chciałem cię zabijać, ale muszę. Odebrałem ci życie, nie było moim zmianem smoku, oby twoja dusza powróciła do serca planety. Zgadza się, czyścimy go z tego wszystkiego. Wszystko, o to chodzi. Pora zniszczyć, słuchajcie, mamy to. Udało się. Jeszcze tutaj cel główny. To ciągle nas tam przerzuca. Mamy cel główny. Podbić to. Mamy dziada. Mamy. Atakować. Te skarby zdobędziemy. Taką siłą to jednak możemy coś powalczyć, prawda? Możemy. Nawet magii nie muszę używać. Nawet tego nie muszę kombinować. Choć przyznaję, nasze jednostki troszkę padają, więc wiecie co? Jednak użyję tej magii, żeby go zatrzymać, bo przyznaję, potężny jest. Trzeba go naprawdę zatrzymać. Jeszcze spowolnienie mu rzucę. Przyznaję, jest potężna bestia. Ale już jest po niej. Chyba, nie, to nie ta. A, bo tam jeszcze był jakiś w pobliżu.
Musimy go zatrzymać. A nie, to... Aha, to był ten malutki tutaj. Wiem, że nie lubisz zabijać, ale ten smok zasłużył sobie na to. Tak, zasłużył, pewnie. Udało się, udało się. Mamy skarby, słuchajcie. Mamy te skarby. Zdobyliśmy wszystko. Nic więcej nam nie potrzeba. Mamy to. Odebraliście, jeszcze nie było moim celem. No nie było celem, ale mam skarby. I quest zaliczony. Udało nam się. Jak widzicie, wszystkie skarby. Pięknie. Piękne zakończenie. Szlachetny Lahanel odzyskał skarb i może kontynuować wykonywanie kolejnych rozkazów. Czy nie tak? No pewnie, że tak. Zwłaszcza, że pokonaliśmy bestię. Nie jestem zadowolony, wykonując każde powierzone mi zadanie. Jednakże moim obowiązkiem jest wypełniać wolę rady. Niektóre rozkazy są trudne, ale zawsze słuszne. Ale czy na pewno? To oko nam... Ciekawy jestem, co o tym myślą smoki. A to oko, powiem wam, podpuszcza nas, podpuszcza nas. Ale mamy, misja ukończona, odnalazłem skarb, pokonałem smoka. Dosyć łatwo. Przyznaję, dosyć łatwo, jak nie było najazdów na naszą bazę, to mogliśmy się spokojnie przygotować. Brawo my. W każdym razie udało nam się, bardzo dobrze. Cieszę się, że zdobyliśmy tę misję, zdobyliśmy te skarby. Natomiast jeżeli wam się odcinek podobał, serdecznie was zapraszam do łapkowania, do polecenia i do komentowania. Czekam na wasze propozycje, jak tutaj można jeszcze coś rozegrać. Może ktoś chciałby z was ze mną w multi grać w Driftland. Serdecznie zapraszam. Za dziś wam ogromnie dziękuję. Pozdrawiam was z Taniu. Na razie, hej. Now, the fate of Driftland lies in your hands.